To z tej strony Bartek i dzisiaj będziemy nagrywać Urbexa. Razem ze mną wbijecie na kanał na Żuło Polskie. On wam powie, gdzie jesteśmy, albo ja. Jesteśmy na granicy Wągrowca i jedziemy do... Jedziemy na Rygielsko. Rygielsko i w tym momencie będziemy jechać aż do opuszczonej wioski. Częściowo opuszczonej. Częściowo. Częściowo, właśnie częściowo. Mieszka tam kilku ludzi, mogą nas gonić puste autobusy. Nie, puste tylko z kierowcą. No z kierowcą, no kurde. Żoło, ogarnij się. I ten. Może spotkamy jakieś duchy. Nie powiem wam. Abyśmy spotkali. Nie powiem wam, bo nie wiem. Naprawdę nie wiem, żebym wiedział, to bym wam nie powiedział. Więc Żoło, oddaj mi telefon. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jeszcze będziecie mieli link do mojego kanału w opisie. Będzie też ten film na moim kanale, więc wbijajcie. Kurde, bałem te reklamy. Bartek, patrz, gdzie jedziesz. I nie po lewej stronie, tylko po prawej. Ostatnio tutaj gonił na skład, z tamtej strony jechał tu. Było koszmar. No to było śmieszne. Ej, tam coś idzie z przodu, ej, tam coś czerwonego stoi na ulicy. Widzę to jeszcze pod... Wy pewnie nie będziecie widzieć, ale my to już widzimy. Nie podamy wam adresu. Ja pierdzielę. Co za cwel. Tam daleko jest las, tam też jest las, polana. Tam niedaleko jest jakieś osiedle. Które możliwe, że za 2-3 odcinki będziemy mogli tam, ja będę na swoim kanale jechać i tam pojechać i nagrywać. Może zrobimy coś śmiesznego. Nic nie wiedział. Zioło, bo tam jedzie autko. No wiedział, ale nie naszą stronę. Zioło, ona jedzie na naszą stronę. No ale nie, naszym pasem. Znasz przepisy ruchu drogowego? Nie. Ja pierdzielę, chodzi do czwartej klasy, a nie znam. Trzeciej. Czy o, ja się mi, o! Się nie dziwię. To jest to. O, kurwa, auto idzie. Sorry za przekleństwo. Sorry za przekleństwo. Ziomo, to jest autobusik. Jaki autobusik? To jest policji na auto, nie? Już widać tutaj wioskę, tutaj jest wioska. Zanim tylko będzie to śmierć, to tak jak przyjecie, ale będzie to teraz ze smrodu. Nie wiedzieliśmy tutaj, jak to ująć. Auto jedzie. Auto jedzie! Jedzie! Z górki! Auta, ale wszystkie to. Mój bardzo filmik jeszcze. I tutaj słyszymy. O, ładny domek, tutaj ten ładny drugi. Ale reszta tak se. Tylko nie pamiętam, gdzie spotkałem tego ducha. Ale może się rozejrzę po terenie. A tak ty jedziesz do tych psów. Ja stanę daleko i będę nagrywała, to tam podjedziesz. No. Chodź, dawaj! Tędy. Tu są te psy.
Więc ty jedziesz prosto i szybko tam kręcasz i jedziesz do mnie. Dawaj, tam te psy będą gonić. Ja się nie odważę, bo mam kamerkę. Dobra. Ale ty śmieli, bo ja chyba umrę. Dobrze. Dobra, jedź tam prosto i psy cię będą gonić. Jedź tam prosto. Jedź tam prosto. Tam te psy będą gonić. Czemu ja? No bo ja mam kamerkę. Dobra, jedziemy razem. A ty pokaż, że mam te słodziutkie piesgi. Jeżeli... Musisz pojechać tam blisko. Jest tam do zakrętu i się od razu szybko cofaj. Nie, będą szczekać. Dobra, to jak się są wypuszczone. Jedzie, szybko! No jedź, do przodu cały czas! O, to jest ładny domek. Nie, to nie jest domek. To nie jest ładny, ale what the fuck? Czemu to jest rzeka? Nie mam. Chodź tu, tutaj nigdy nie byłem. Nie wiem, co tam chodzi, ale nigdzie nie chodzą ludzie. A? O, tam ludzie są. Cywilizację znaleźliśmy. O, jesteśmy nad niebą. No, nie chyba tu jest. Ho! Tu mamy mieszkać. Co? Tam po niej było. Kurwa, ej! Kurwa, nie wiem, co to jest. Kurwa, ale mnie straszysz. Ej, ładnie zrobiony tutaj. Kurwa, ja tu nie jadę. Co to było? O, tu kurwa spierdolamy. To może nie będzie następny odcinek, bo tutaj się wybierzemy. Sorry za... Sorry, widzę za... Dobra, za te trzaski. Gdzie? Tam? Nie wiem. Ej, co tam jest? What the fuck? Ja spierdalam. Co się stało w oknie? Kurwa, spierdalam stąd! Nie mam racji, tu kurwa jest nawiedzony! Spierdalam stąd! Kurwa, spierdalamy! Spierdalaj! Kurwa, uciekamy stąd! Nawiedzony! Kurwa, słyszałem takie jajki! Kurwa, jeżeli myślę, że za jasne jaja robię, kurwa nic, żadnych jaj sobie nie robię, kurwa. Kurwa, ja słyszałem jakieś jęki. Kurwa, ktoś mi się w ogóle pokazał i zniknął. Czyli miałem rację, moja teoria się sprawdziła. Jak ludzie nagrywają filmiki, to tu się pokazują, nikt nie nagrywa. No ja, moja teoria się sprawdziła. Możemy jeszcze w następnym odcinku tutaj przyjechać. Nie wiem, jutro, za dwa dni. To się jeszcze... Wakacje.
wakacje na pewno pojedziemy tam, gdzie pokazywałem na początku te osiedle małe. Zrobimy jakiegoś trolla. Tego troli. Tego zanadrzu. Mam pomysł, czemu ja na trolli? Dobra, czekaj, już kończymy, bo jest 10 minuta odcinka. Czekaj chwilę. Nie, ja jedę do Wągrowca już. Bo z Wągrowca jest szybciej do Poznania, co nie? No, pojedziemy się na Twój raz, bo tam nagrywał, jak ten Łukasz, jak ten twój kolega się YouTuber nazywał? No, jakiś Miłosz, podobno. Dobra, zrobimy teraz coś. Co? Nie obrażę YouTuberów, bo się zemszczą. Dadzą lajki w dół. Jeszcze pojedziemy na opuszczone, bo przerwali, bo tam jeden robotnik zginął, jest zawrócony. Chociaż to mały podaleczek. To jest dom. No, był budowany, ale przerwali, bo robotnik nam zginął. Nie wiadomo z jakich przyczyn. Co stało, bo kolegów skręcił za róg po 30, no po 5, 3, 2 minutach zginął. Nikt nie wie dlaczego i z jakiej to przyczyny. Jeszcze pojedę. Miloš i Anny Acz, tak? Tak. Dobra. Dobra. Teraz zrobimy cięcia, bo już mi się nie nagrywa. Trzyma telefonu, jak jedziemy tam na dworzec, tam na reja. Więc robimy cięcie i wracamy. No, będziemy już tam. Dobra, chciałem jeszcze powiedzieć i zrobię tą przerwę, no bo już trochę zrobiłem. Że tam jest takie osiedle, są niewiele, to jest kilometr, dwa. Będziemy też tam robić trolla, bo tam jest takie małe, bezużyteczne. Tu jest w Wągrowcu, to dobrze, nie być tak daleko. No i to będziemy robić trolle. Dobra, teraz naprawdę cięcie, jadę na swoim bębnicie, on na Uralu czy jakimś tam. No i... No jesteś góralem. Góralki pożerasz. Dobra, kończę. No tutaj robimy pauzę i wracamy. Jak będziemy tam na meczu?